Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca. I witam was w kolejnym odcinku z Epickiej Bitew. Niestety teraz widzicie, teraz mi się będzie zmniejszała jakość i muszę mieć odpalony program do... nagrywania bitew. Kurde. Tak, jestem zmuszony po prostu przytrzymać, żeby przytrzymać ten program do nagrania na wierzchu. Aha, czekajcie, może, bo tam mam... Nie ma... Okay, zasłonię niestety... Dobra, nie mogę zasłonić nic. Okej. Okay. No na Skype'ie gadam z kolegą Maru. Który się podejrzewam, że nie będzie nic mówił, bo sam powiedział, że nie będzie nic mówił. A i muszę nagrać. O, a jednak się jednak powiedziałeś. Tutaj jak widać jest to moja bitwa na Rodzielcu. T34-85 rudy. Tutaj nie wiem czemu stoję. A i grałem z kolegą nie chce mi się. Tak, tutaj sobie piszemy co jakiś czas na czacie, bo ja go chciałem zaprosić do klanu, ale on nie chciał. Dobra. Teraz już dałem wam swobodną kamerkę. Trochę słychać od ciebie woda, no ale... Przejdź, mam 7 FPS-ów. Skąd to wchodzi? Szybka bitwa. Jak już wam wspomniałem, na razie minęło co prawda... Mija trzecia minuta bitwy, ale ja nic nie zrobiłem. A raz już oberwałem od trzeciej... A raz już oberwałem od Churchilla siódemki. Tak, tutaj niestety na powtórkach jest opóźnienie. Ale mieliśmy... zaraz wam pokażę. 65% na wygraną, teraz mamy 80%. Okej, okay, so, tak naprawdę wybaczcie, że mam ten program do audio na wierzchu. Nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi, prawda? Czekajcie, jaka to jest chyba koło podbiegunowe. Tak, z tego co pamiętam to jest koło podbiegunowe. Ostatnio na moim kanale się pojawiła bitwa z Hetzerkiem, właśnie na tej mapie. I pyk, strzał w MRT. Tutaj kolega mi go dobił. No i wy ten odcinek oglądacie jak mnie nie ma w domu. Niestety. Gdyż iż ponieważ dlatego, że... Co? Że wyjechałem. To jest logiczne. Fuck logic. Dobra, się nie będę odzywał już. Oglądajcie tam odcinek. Znaczy bitwę. A jak poszukam sobie mleka swojego, które umiem. Wiecie, nie mogę znaleźć. Tutaj była dobitka niestety. Na początku niestety mało robiłem. Aha, i może na moim kanale, znaczy jakoś niedługo na pewno się pojawi na moim kanale kolejne dwa filmy. Mianowicie Zwycięzca poleca kolejny odcinek oraz ten taki challenge z fasulkami. Z tym, że tak jak już czas temu mówiłem, w odcinku z pokazem powiedziałem, że nie znalazłem tych na przykład, nie wiem, takich śmierdzących, że są same owocowe, ale przecież cola nie jest owocem, kawa też nie jest owocem, więc to nie są same owocowe. Jednak. Okej, okay, jak widać jesteśmy po przerwie. Jest tu kolejna bitwa już na
na rudym. Moja. Gram na Himmelstorfie zimą, jak widać mam 45% na wygraną. Mamy 45% na wygraną. Gram z kolegą Ales, znaczy z graczem Ales w Plutonie. I jaki ja miałem plan na bitwę? Owoż i szletek, że ponieważ... co? No nieważne. Chciałem pojechać nie tam, gdzie gość, kolega zaznaczył w T37, tylko na przepychacz tak zwany. Albo na hila, teraz już nie pamiętam. W każdym razie tu będzie, mamy mniejsze procenty na wygraną, a wygramy z tego co pamiętam. Tutaj mały fail. A, i być może pojawi się niedługo... Jak tu, ale coś po francusku pisze chyba. Tu ouvre un sex shop. Czymkolwiek to, cokolwiek to znaczy. No być może właśnie zmarł, będziemy... będzie powtórka z bitwy. Na moim drugim kocie, na koncie czarnej kawalerii. Tak tutaj chwilowo kamperiada była. Mimo że sam nie lubię jak ktoś... Jeżeli to nie jest... nie jest to T-Deck, czyli Tank Destroyer, czyli niszczyciel czołgów. Czy lub Arta, to nienawidzę po prostu jak gościu kampi. Na swoim koncie, tym właśnie czarnej kawalerii. Zniszczyłem sojusznicze BT-7. Artillery, czyli prezent, który dostaliśmy od Wargamingu. Chyba. Jeżeli dobrze mówię. Prezent, który dostaliśmy od Wargamingu. Bo stał i się kampił. Tak, no załatwiłem sobie hejt. Jej! Ech. O, matko. Tak jak widać, 7 minut odcinka jest. No tutaj Ales ma pierwszego killa. O, tutaj założymy Hummela oraz KW1. Strzałów Hummela za 130. Jak widać mija zaczyna się trzecia minuta bitwy. A już jest 5-2. A i być może niedługo się UFI pojawi. Tak, tutaj automatyczne celowanie. O, tutaj już obrywam od sojusznika. Obrywałem. Tam gościu miał moda safe shot, a i tak we mnie strzelił. To jest takie chore lekko. Chory lekko. Ja nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi. W każdym razie... Mam nadzieję, że niedługo. Już nie, no czekajcie. Mnie na 2 tygodnie nie ma. Co drugi dzień chcę, żeby się odcinek uploadował, czyli muszę nagrać... ale... 7. 7 odcinków. Albo trochę więcej. To wtedy byłoby analogicznie więcej filmów. To jest jak widać... Przepraszam, mamy tutaj nieprzebicie 152 było. Drugie. Teraz jest przycelowanie normalne w SU. I czwarty kill dla mnie. Chciałem zauważyć, że mija dopiero 4 minuta bitwy. A już jest 11-5. A mieliśmy... jak widzieliście 45% na wygraną. Teraz mam 75. Także drużyna naprawdę... pomarańczy, pomidorów i tak dalej. To, że ktoś jest pomidorem, to nie oznacza, że nie potrafi szybko i wściekle zagrać. Jak to Faja mówił.
powiedziałby. Okej, tutaj mam, jak widać, mam T34 i KW1. T34 i KW1. T34 przybiłem. A i macie mody do... te, które ja używam, tych... blablabla. Tych modów, które ja używam, macie na moim kanale na YouTubie. Linka macie w opisie. Najprawdopodobniej. Niedługo może się pojawi jeszcze... pojawią szybkie bitwy moje na czarnej kawalerii. Tak, to z wyprzedzeniem celowałem i uciekł. I jak widać, mamy po 4 kile, koniec bitwy. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Tutaj wam pokazuję błędy, screeny z błędów. W tym odcinku to by było na tyle, ja się z nim żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie, cześć. I jak wam się odcinek spodobał... zostawcie kciuka w górę. Napiszcie komentarz. Jeżeli nie subujesz kanał, to subskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Mario, jak chcesz, to możesz się pożegnać. Widzę, że jednak nie. Znaczy, słyszysz. Dobra, na razie.